Cześć, tutaj Amelia, witajcie na kanale My 3, a to jest odcinek 20 faktów o mnie. Zapraszam do oglądania. Nazywam się Amelia, 16 lat, skończę już 11 kwietnia. Jestem z małego miasta spod Olsztyna, dobre miasto. Mam starszego brata. Chodzę do 11 liceum w Olsztynie na profil humanistyczny. Tak jak dziewczyny, również byłam w The Voice Kids, ale ja natomiast byłam w edycji 5. Naprawdę, jeśli kochacie śpiewać i to jest wasze marzenie, błagam, naprawdę wysyłajcie filmiki, wchodźcie na castingi, to jest cudowne przeżycie i nigdy go nie zapomnicie. To jest może troszeczkę dziwny fakt, aczkolwiek kocham bajki, a tym bardziej Disneya. To jest coś, co mogłabym naprawdę non-stop oglądać i to po parę razy. Na tyle kocham te bajki, że nie potrafię wybrać nawet mojego ulubionego top 3. Mam chłopaka Piotrka, który również tak samo jak ja kocha muzykę i to właśnie ona nas połączyła. I to co mam powiedzieć, razem śpiewamy, chodzimy na koncerty, po prostu czuć, że muzyka nas naprawdę połączyła. Buziaki! Pozdrawiam cię. W pewnych kwestiach tego nie widać, ale jestem totalną perfekcjonistką i poprawiam każdego mojego znajomego, jeśli chodzi o właśnie poprawność językową. I naprawdę, błagam, nie obrażajcie się. To jakoś tak już mam. Moim ulubionym kolorem jest lawendowy. Po prostu kocham ten kolor. Chodziłam aż 4 lata do szkoły muzycznej na gitarę klasyczną. Niestety zakończyłam naukę w niej, bo trochę już mi nie pasował ten klimat. Ale jeśli wy chcecie uczyć się na jakimś instrumencie, polecam. Nie każdy to od razu zauważa, ale mam heterochromię centralną. Jest to takie zjawisko, w którym mamy więcej niż jeden kolor w oku. Ja na przykład mam niebieski i brązowy. Bardzo, ale to bardzo lubię owoce, a najbardziej cytrusy. Jeśli ktoś przyniesie mi coś kwaśnego, jakieś żelki, cukierki, cokolwiek, jestem totalnie zakochana. Uwielbiam kwaśne rzeczy. Moją ulubioną porą roku jest lato i wiosna, taki właśnie maj, czerwiec, trochę lipca. I pomimo tego, że strasznie nie cierpię jesieni, to lubię ten klimat zapalonych właśnie świeczek i gorącej herbaty. Moją najniższą średnią w szkole to było 5,0, a podstawówkę skończyłam z wynikiem 5,28, 5,58, coś takiego. Kolejnym faktem o mnie jest to, że jestem pół Polką, pół Ukraińką. Mam pieska i bawi się Bunia. Pamiętam, że jak ją mama dostała, to po prostu przez tydzień nie miała imienia, bo nikt nie mógł się zdecydować, jak właśnie ma się bawić. Nigdy nie robiłam aż takiej zmiany we włosach, jak tutaj w metrze. Zawsze podcinałam końcówki, ale nigdy ani nie farbowałam, ani nie miałam aż takich krótkich. Zawsze muszę mieć włączony telewizor, nieważne co będę robić, czy oglądać TikToka, przeglądać Instagrama, nawet robić lekcje, czy się uczyć. Musi być albo muzyka, albo włączony telewizor. Nienawidzę ciszy. Moim marzeniem jest robienie dla was super filmików na YouTube'a, nagrywanie wspaniałych filmików na TikToka i wspaniała trasa koncertowa. I mam nadzieję, że to za niedługo się spełni. To już niestety koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że lepiej mnie poznaliście. Pamiętajcie, żeby obczaić filmy dziewczyn. I do zobaczenia. Do następnego. Pa! Cześć! Tutaj Julka, Natka, Gepi, Sandy, Amelia, Ola. Czyli My 3! Zapraszamy was na trasę koncertową My 3 Show. Widzimy się w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. To jest jedyna okazja, żeby zobaczyć dwa składy na jednej scenie. Nie możecie tego przegapić. Bilety już są dostępne na stronie e-bilet. Do zobaczenia!